Pięć wieków reformacji. Wszyscy wiemy, że w roku 2017 obchodzimy jubileusz 500-lecia reformacji. Czym była reformacja? No to młody, duchowny, zakonnik poszukuje odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by być zbawionym. Znajduje tę odpowiedź w Bożym Słowie. Zbawionymi jesteśmy za darmo, z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ta prawda zmienia życie tego człowieka, ale zmienia życie także dziesiątków, setek, tysięcy, milionów ludzi. Poprzez te 500 lat zmieniła oblicze wielu krajów, wielu narodów, zmieniła życie i oblicze Europy. W jaki sposób mamy świętować owe 500-lecie reformacji? Poprzez sympozja, poprzez wystawy, koncerty, nabożeństwa, ewangelizację. Zachęcam wszystkich do tego, by włączyć się w ten jubileusz, by mówić o tym, czym tak naprawdę była i jest reformacja. O przesłaniu Ewangelii, o Jezusie Chrystusie, który zmienia świat, który zmienia człowieka. Ta wiara wpływa na wszystko, co robimy, na to, jakimi jesteśmy. A więc mówmy o reformacji i wprowadzajmy reformację ciągle na nowo w nasze życie. Do tego zachęcam. W tym miejscu, w którym się znajdujemy, łącznik między budynkami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, jest wielu spośród Was znany. Wielu księży, pastorów właśnie w tej Akademii zdobywało swoją wiedzę, by móc później swoją wiarą i wiedzą przekazywać Ewangelię dalej. Łącznik, który łączy dwa budynki, niech łączy także nas wszystkich w głoszeniu Ewangelii.